Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym to Moden Vlogu już w Starachowicach, a zaczynam tutaj przed moją konsolą, przed moim telewizorem, oglądając odcinek na kanale Faza na Końcu Świata razem z Urbex History. Także mordeczki, dzisiaj plan jest taki, żeby śmignąć na dobry obiad do baru mlecznego Miś. Prawdopodobnie nagram tam vloga, jak nie będzie dobrej akustyki, jak będzie dużo ludzi, wiadomo, wtedy nie nagram. Więc nic nie obiecuję, ale vloga z tak zwanych Starachowic Dolnych na pewno będzie. Pierdut. Okej, okay. Czas nałożyć perfumy. Moje nowe ulubione. Oczywiście z letniawek. To jest Dynamic Move Blue od Bugatti. Po prostu to jest dla mnie petarda. Naprawdę sztos. Mordeczki, jednak mała zmiana odsetu. Nowa koszuleczka, ta w której byłem w Warszawie. Jest idealna i świeża. A to się liczy. Śmigam teraz na autobus. Nie wiem, może nagram jakiegoś timelapsa, zobaczymy. Nie, jak nie będzie warunków, to wiadomo, że nic nie nagram. Kurde, wiadomo, jak będzie tłok. Już jestem tutaj koło parku. Aktualnie ta ulica, po której idzie, nazywa się Jadwigi Kraczyńskiej, aczkolwiek dawniej, szczególnie starsi będą kojarzyć ją jako Krzosa. No i akurat tutaj rondo Kraczyńskiego, bo jak mogłoby być inaczej, w mieście pochodzenia Jadwigi Kraczyńskiej, właśnie matki braci Kaczyńskich. No i mordeczki, tam oczywiście na 1 maja, jak już wcześniej wam pokazywałem, znajduje się zespół szkół. Właściwie tam jest i technikum, i zawodówka. Dwójka. Jeszcze raz powodzenia maturzystom. A tutaj mój oczywiście ukochany Starbister 66. A mordeczki, jeszcze jedno ważne info. Od kilku dni tutaj na terenie Starachowic działa już wypożyczalnie rowerów. Te rowery Starbike, co miały być już jakiś czas temu. Było wszystko przygotowywane. Wiem, że mają być też trójkołowce. Ale apki jeszcze nie mam. Także nie wiem, ile to kosztuje i tak dalej. Pożyjemy, zobaczymy. Muszę się wszystkiego dowiedzieć i wtedy wam to przekażę. No i proszę bardzo, piękne kasztanowce w parku Starachowickim. Ale ja dzisiaj tam nie idę. Nie idę tam, o nie, nie, nie. Bo po prostu nie mam teraz na to ani czasu, ani siły. Tak, oczywiście, zobaczcie, tutaj cały czas się odbywa ruch. Też ciężarówkami, a tutaj proszę bardzo, nadal trwają prace remontowe Parku Kultury dawnego SCK, Starachowickiego Centrum Kultury. A tutaj proszę bardzo, już jest zamknięta ulica Radomska na tym odcinku, bo tutaj właśnie będzie szedł dojazd do tego wiaduktu, co się tutaj buduje. Jak tutaj widzicie na tabliczce, dojście do ulicy Piłsudskiego przez Park Miejski. Czyli mamy praktycznie spacer przez park wymuszony de facto. Aha, i przy okazji oczywiście, jak widzicie, Radomska tutaj strasznie zakorkowana.
mordeczki, jestem w lumpeksie tanio, modnie i wygodnie, zgadza się? Tutaj przy Radomskiej, w pawiloniku, patrzcie co wyhaczyłem. Krawat bossa, oryginał. Ale jaja. A, i za mną jeszcze takie apaszki, czapki. Dużo tu jest. Mordeczki, zawitałem znowu do sklepu Reksio, do Maćka i Darii oczywiście, bo to ich akurat biznes. Dzisiaj takie, tutaj akurat w sosie kaczucha, a tutaj kaczka i indyk w galaretce. Także mordeczki, za 10 zł takie dwie saszety, a figon zażera. Okej, mordeczki, wszystko już ogarnięte, zakupy zrobione. Także mordeczki, idę na obiad, gulaszek do Misia. A tutaj oczywiście ten parking, tutaj przy dworcu. Pierdut. No i mordeczki, bar Mleczny Miś. Tutaj w budynku dworca. A tak się prezentuje jezioro Starachowickie, czyli staw Pasternik. A tam w oddali pięknie się buduje wiadukt. Mordeczki. Vlog nagany. Szama vlog. A przy okazji tutaj jest stacja rowerów Starbike. A za mną tutaj przy sportowej pizzeria Joker. Trzeba parę spraw poogarniać, także śmigam jeszcze do Jokera. Ale wiem, że tutaj gdzieś jest, o, jest akurat domek taki pracowniczy, stary jeszcze z XIX wieku. Pokażę wam go. Mordeczki, i tutaj właśnie znajduje się teraz pod budynkiem mieszkalnym robotniczym. Rok budowy 1836 rok. I ten budynek właśnie, nie wiem, być może ma dopiero być muzeum, ale jest tutaj kontakt, już jest w ewidencji zabytków. To jest najstarszy chyba budynek w Starachowicach, jeśli chodzi oczywiście o miasto Starachowice, bo jeszcze Stare Miasto to oczywiście Wierzbnik i zostały dopiero te dwa miasta połączone po II wojnie światowej, a to się znajduje tutaj przy ulicy Sportowej naprzeciwko właśnie dworca. I oczywiście tam też jest bar Mleczny Miś. Mordeczki, jestem właśnie w lumpekcie Prymasort, tutaj przy ulicy Hutniczej. Może nie na mnie, ale może ktoś się skusi. Rozmiar L, Slim Fit, Hugo Boss. A tutaj proszę bardzo, koszula Esprit. Rozmiar, niech tu wam pokażę. Brytyjskie, niemieckie 2XL, amerykańskie XL, francuskie 3XL. Zaraz przymierzę. Mordeczki. Mniej więcej o tyle za mała. Fajna, aczkolwiek to jest jednak 2XL. Nie 3XL. Może francuska 3XL, ale jak widzicie, no, kałdan zbyt obfity, za duży. O, tak mniej więcej się opina. Nie da rady. Wiadomo, nie biorę. A jeszcze tutaj mordeczki. Patrzcie, jaka olbrzymia, bardzo za duża. 53-54, inaczej 6XL. Z krótkim rękawem. Johann Popken. Zdecydowanie za duża, nie biorę. Ale może ktoś się skusi. Mordeczki, i co, śmigam na autobus, mam 15 z pętli. Za mniej więcej 10 minut tutaj pętla nadrzeczna, czyli z dworca
to Wam pokażę mniej więcej, jak ten dworzec wygląda. Mam nadzieję, że zdążę. A później biedra, bo promocja jest na papier toaletowy. Trzeba kupić sraj taśmy. No, sraj taśmy nigdy za wiele. Mordeczki, zobaczcie. Tak wygląda tutaj ruch wahadłowy. O, teraz ruszają samochody i z przeciwnej strony już nie mogą. Tutaj, jak widzicie, nie ma praktycznie żadnego autobusu, a stąd mam akurat właśnie autobus, więc powinien zaraz podjechać. Mam nadzieję. Tu śmiga trójka, którą mógłbym jechać, ale przez Moniuszki, przez Jana Pawła. Nie. No. Także mordeczki, jeszcze patrzcie, tak wygląda tutaj dworzec. Tu są stanowiska, prawdopodobnie tutaj właśnie busy odchodzą. A tam dalej, jak widzicie, jest parking. Już Wam też kiedyś pokazywałem parking ten na górze tutaj. Także tak to wszystko wygląda. A tutaj byłem jeszcze przed wyjazdem do Warszawy. Byłem tutaj na promenadzie. No i mordeczki, ruszam. Już jadę autobusem. Tutaj akurat fajnie teraz będzie widać właśnie ten cały dworzec. Tu są stanowiska, ale dowiedziałem się przed chwilą od pani, że tutaj też kursują busy do Warszawy. Z 5. stanowiska. Muszę to wszystko sobie ogarnąć. Jaki to przewoźnik i w razie czego mam kolejny transport do Warszawy. Radomska Park. I później Wam pokażę, jak wygląda to z tym właśnie przystankiem Radomska Park. Mordeczki, zobaczcie, tutaj na kolejnym pasie. O, tu jest ten główny przystanek, a tu jest przystanek tymczasowy. Także po prostu tutaj, jak widzicie, z tego drugiego pasa spokojnie można akurat wsiadać, tylko że jest na stojąco. No i mordeczki, już jestem u siebie na dzielni. Galeria Kamienna. Lecę do Biedry. Trzeba zrobić zakupy, bo jak już mówiłem, akurat przyszedł SMS, że promocja, dwie paczki papieru toaletowego taniej, kurde. No, takie to już czasy, gdy człowiek się jara promocjami na sraj taśmę. Mordeczki, jestem właśnie w Pepco i zobaczcie, takie fajne damskie czapeczki za 15 zł. Fajne takie nerki też. Może się ktoś skusi. A też tutaj zobaczcie, taka koszulka a la koszykarska. 2XL-ka maksymalnie za 15 zł. Fajny tekst, ale niestety, no właśnie, maksymalnie 2XL-ka. Mordeczki, jestem w Action. Jest promocja na farby akrylowe. No, 2 zł taniej. To jednak jest dobrze. Już wziąłem akurat 2 kolory. Szukam jeszcze jakiegoś bardziej butelkowej zieleni. No zobaczcie, niestety nie ma promocji na ciemną zieleń, ale jest taka w miarę ciemna zieleń w tym zestawie, który już mam. No i mordeczki, za coś takiego, za taki zestawik 25 zł prawie. No ale wiecie, to po 7,94 te farby, piątaka ten, te płótna, no i prawie piątaka Arizona. Mordeczki, już nie kręciłem w Biedrze, warunków nie ma, kupione. Lecę do domu, bo fon mi pada, trzeba się przygotować do meczu, bo przyjaciele wpadają. Trzymajcie się, wielkie pozdro, elo, pierdut.